Piotrze, czym zajmuje się biznes, który stworzyłeś? System 3 to firma technologiczna, która dostarcza jedyne na świecie rozwiązanie umożliwiające wznoszenie ścian na sucho, bez zaprawy, bez docieplenia, bez szkodliwej chemii, metodą klik-klik. Elementy wytwarzane są z perlitu, który jest energooszczędny, naturalny, ekologiczny. Mamy 3 patenty, które chronią kształt, skład oraz sposób wytwarzania. A propos kształtu... To jest model, rozumiem, ten blok. To jest model, tak. Zaprezentuję teraz, jak to działa też w rzeczywistości, tylko w wymiarze troszkę większym. Przyklepujemy z góry, na budowie mamy gumowy młotek. Magia, i voilà. I teraz nastąpiła magia, tak? Zaprzeczamy prawom fizyki. Tak jest. I elementy się trzymają. Jest to możliwe dzięki temu, że mamy tutaj stożek Morsa i wyprofilowanie kątów, gdzie siły tarcia są największe. To sprawia, że nie musimy używać najsłabszego ogniwa w ścianie, jakim jest zaprawa. Piotrze, z jakim największym wyzwaniem się dzisiaj zmierzacie? Jest to sprostanie popytowi, który dzisiaj się do nas zgłasza, więc jest to wyzwanie pod tytułem rekrutacja właściwych osób do działów wsparcia sprzedaży, do działów technicznych i do działów handlowych. Czyli wyzwanie organizacyjne i wyzwanie HR-owe. Jak wyglądałby dzisiaj profil idealnego kandydata, którego chciałbyś zatrudnić w swojej organizacji na stanowisku menedżerskim, sprzedażowym czy jakimkolwiek innym? System 3 to przede wszystkim firma technologiczna, która stawia na badania i rozwój oraz digitalizację procesów sprzedaży, produkcji oraz logistyki. Osoby, które do nas dołączają, muszą myśleć w tych kategoriach: wynalazczości, innowacyjności. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kibicuję, żeby ta polska myśl innowacyjna się rozwijała. Świetnie, dziękuję bardzo. Piotr stworzył wielką firmę, a jednym z największych wyzwań dzisiaj dla niego jest klęska urodzaju. Jest sprzedaż skuteczna. Jak sprostać wielkiemu oczekiwaniu klientów. Na tworzonym Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie programie studiów MBA będziemy uczyć tego nie tylko, jak tworzyć usługi, jak tworzyć produkty, które mogą dzisiaj zainteresować, ale również w jaki sposób skutecznie takie produkty sprzedawać, jak sprostać oczekiwaniom naszym klientów. A te oczekiwania dzisiaj się zmieniły i będą się zmieniały. Zapraszam serdecznie na program nowych studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Program studiów tworzony przez menadżerów dla menadżerów.